Ja pamiętam, jak robiliśmy okładkę naszego Fact TV, gdzie robiłem z tobą wywiad i opowiadałaś o takim wywiadzie z dziewczynką, która miała zmniejszenie żołądka. Tak. I ja jak spisywałem ten wywiad, a trochę tego spisywania było, bo trochę gadaliśmy, tak aż zaciekawiło mnie strasznie i odszukałem ten wywiad. I tak jeszcze wracając do tego ucha, czy wtedy jak postanowiłaś siąść koło tej dziewczynki tak niespodziewanie, to było właśnie, wydawca ci mówił w słuchawce, kiedy ta dziewczynka przestała mówić, Gośka, zrób coś, czy po prostu sama to poczułaś i po prostu... Ja przecież wiesz, jestem człowiek, wiesz, z rozbuchanym ciałem migdałowatym, czyli wiesz, empatii mam milion. Nie, nie chcę tak się chwalić, bo to głupio, ale co ty, ja w takich momentach mam instynkt taki, wiesz, że w ogóle natychmiast się, wiesz, ja w ogóle jestem taka dotykalska, wręcz przekraczająca granice, albo no wiesz, ludzie też mówią, że macham rękami, jak nienormalna. Nie, to był odruch, to był taki instynkt, to była cisza. Tam w ogóle była cisza. Co ona robi, wiesz, że ona wstaje, że coś. Zresztą tak samo jest jak Filip, szczególnie na początku, jak był nadreaktywny i cieszył się bardzo tym, że prowadzi, w związku z tym jeździł na rowerze i wydawał krzyki, robił fikołki, no to też zawsze cisza zapadała, bo on sobie coś wymyślał, a teraz proszę Państwa, teraz zobaczcie jak u nas tutaj ten, a teraz pojadę, a teraz zrobię fikołka. Więc wiesz, oni zamierają wtedy, bo oni nie wiedzą, co się wydarzy, wiesz. Mhm. Nie, nie było tak. Nie, oni nigdy tak nie mówią, wiesz, wstań i, nie wiem, zrób coś, przytul go czy coś, no to wiesz, to są takie rzeczy, myślę, że też musisz, wiesz, to też by dziwnie wyglądało, jakby cię na to ochoty, tak, albo nie czujesz tego w tym danym momencie, a ktoś mówi, to by wyszło, wiesz, na niedźwiedzia po prostu, więc... Myślę, że to był jakiś tam instynkt macierzyński po prostu się odezwał. Ale naprawdę to był taki wywiad, że jak po prostu, bo ona się nie odzywała, ta dziewczynka w ogóle, po prostu ona się zatrzymała, nie? Zatrzymała totalnie, pamiętam. Ona tak, wiesz, ja oczywiście, wiesz, zadałam tak pytanie, że ją otworzyłam jakoś chyba, takie myślę psychologiczne, prawda? I ona wtedy pękła, więc ja się też poczułam odpowiedzialna, wiesz, bo to też jest taki rodzaj odpowiedzialności, którą jakby, wiesz, trzeba pielęgnować, bo to jest tak, że jak jesteś psychologiem, nawet psychoterapeutą bardziej, czyli skończysz jeszcze później studia psychoterapeutyczne i praktykujesz, uczysz się też technik zadawania pytań. I to też jest, wiesz, taki rodzaj narzędzia manipulacyjnego, które my mamy, wiesz, psychoterapeuci. A szczególnie jak dobrze się uczyłeś, no i dobrze praktykowałeś, to wiesz, jakie zadać pytanie, żeby kogoś otworzyć. Ja wiem, co trzeba zrobić. Nie zawsze to się udaje, bo możesz mieć do czynienia z twardym zawodnikiem, ale wiesz, jak kogoś zapytasz, czy jest ci smutno, kiedy o tym powiedziałaś, to w tej osobie zaczyna być smutno, tak? Mhm. Bo to nie potrafią opowiadać o najtrudniejszych rzeczach, tak jakby relacjonowali mecz. Ale po to, żeby przywołać te emocje, żeby on opowiadał jednak komunikując się ze sobą, wystarczy powiedzieć na przykład, wydaje mi się, że jest ci smutno, kiedy o tym mówisz. Mhm. Albo wydaje mi się, że cię to zezłościło. I wtedy najczęściej jest tak, że zaczynasz czuć tę złość albo ten smutek, wiesz. I to jest bardzo łatwe wykorzystać to w programie, kiedy chcesz mieć łzy, kiedy chcesz mieć emocje. Wiesz, Dzień Dobry TVN nie jest takim programem akurat, w którym manipuluje się, wiesz, emocjami ludzi, ale bywało, że ja byłam na takich planach, gdzie... Big Brother był? Czy Big Brother też nie był taki dla ciebie? Big Brother mógł być takim programem, to znaczy, wiesz, w tym sensie, że to był program, który jednak był programem, który bazował na emocjach. I wiesz, w tych na przykład nocnych, w takich rozmowach tych pierwszych, które ja prowadziłam na początku, w pierwszej edycji, które miały być od razu, kiedy uczestnicy wychodzili pod wpływem wielkich emocji, tak, to ja wtedy mogłam zrobić naprawdę różne rzeczy, mogłam uzyskać taki efekt, bo jeszcze masz do czynienia, wiesz, z człowiekiem, który jest w takim strachu, wiesz, w takich silnych emocjach, że naprawdę możesz z nim zrobić, nawet nie mając tych technik, już możesz zrobić z nim różne rzeczy. Będąc psychologiem, wiesz, możesz to wykorzystać, więc to jest zawsze takie pytanie, na ile kierujesz się też swoją etyką zawodową, na ile masz wrażliwości i na ile myślisz o tym, co zrobisz temu człowiekowi, tak na ile to jest dobre dla niego. To jest zawsze pytanie, które nie opuszcza, jak ona mnie opuści, to znaczy, że jestem skończona. Znaczy, to znaczy, że ja już w ogóle jako człowiek myślę, że ja jednak mam tą przewagę i zawsze o tym mówię też studentom psychologii, że jeśli pracujesz w mediach, to masz wiele przewag. Masz przewagę tą, że ludziom się wydaje, że telewizja to jest nie wiadomo co. Masz przewagę, że znasz to środowisko. Masz po drugiej stronie słabego przeciwnika, który jest pod wpływem ogromnych emocji. Ty już nie jesteś. Jeszcze jesteś psychologiem. Aha. Więc
naprawdę łatwo nadużyć różnych swoich rzeczy i umiejętności, wiedzy i praktyk do tego, żeby wykorzystać tego człowieka do swoich celów. Więc zawsze trzeba myśleć sobie o tym, że co to zrobi temu człowiekowi, czy jeżeli ja jakby wykorzystam tą osobę i wyciągnę od niej to, co chcę, żeby padło, tak? A ja wiem, to zrobię. Dla programu, to ja to zrobię. Ale ten człowiek zostanie później z przylepioną etykietą na koszulce albo na czole, jakąś, która będzie wynikała z tego, co powiedział, z czego się zwierzył milionom czy pod wpływem afektu. Pamiętajmy, pod wpływem afektu. Więc to jest dla mnie jakiś rodzaj odpowiedzialności, która, myślę, jest mimo wszystko zanurzona w tym, że wiesz, że mam jakąś tam w sobie etykę zawodową i no i chyba też to, że wiesz, że też jestem dobrym człowiekiem po prostu i naprawdę nie chcę ludzi krzywdzić. Uważam, że to się po prostu zwyczajnie też nie opłaca, bo karma wraca i tyle. Ale chciałbym być twoim studentem kiedyś. Naprawdę. A wiesz, że ja, słuchajcie, na SWPS-ie. A ja studiowałem na SWPS-ie. Tak? No widzisz, a ja uczyłam przez 7 lat i co roku dostawałam wśród 10 wykładowców, a było ich 300 chyba, a byli też profesorowie tam, dostawałam nagrodę za najwyższe oceny ewaluacyjne od moich studentów. Więc chyba im się podobało. Uwielbiałam. Bo ty już nie wykładasz, ty już przestałaś całkiem wykładać? Teraz nie, wiesz, teraz nie, ale ja myślę, że wrócę. Tylko wiesz, bo ja przez to, że nie zrobiłam doktoratu, to znaczy nie obroniłam się, bo napisałam, ale się nie obroniłam. Bo poszłam pracować do mediów, też miałam męża profesora, więc byłam zbuntowana, powiedziałam, że nie będę tą drogą szła, ja pójdę inną drogą. Żałuję dzisiaj, bo miałam prawie skończone, wiesz, brakowało mi zdać egzaminy tak naprawdę i się obronić, ale zrobiłam po swojemu, jest jak jest, jest dobrze. Ale wiesz, ale też potem pomyślałam, że wiesz, skoro nie mam doktoratu, to już w pewnym momencie się jakby musisz wybrać swoją drogę, wiesz, no to nie jest, wiesz, studenci stają się mądrzejsi od ciebie za chwilę, więc już mogę przyjść jako praktyk i opowiedzieć o tym, wiesz, z praktycznego punktu widzenia, jak wygląda praca, nie wiem, terapeuty, jak wygląda praca w telewizji, jak wykorzystać swoje umiejętności do tego, żeby robić coś w showbiznesie, no mogę różne rzeczy opowiadać i myślę, że to kiedyś zrobię, bo mi strasznie tego brakuje, bo ja uwielbiam uczyć w ogóle. Ja uwielbiam uczyć, ja w ogóle miałam być nauczycielką, więc jeszcze studiowałam na polonistyce, słuchaj. A jak byłam mała, to ci powiem, co robiłam. Jak szłam robić kupę, to miałam dziennik, słuchajcie. I w tym dzienniku miałam uczniów. I ci uczniowie to było tak, mydełko fa, szampon palmolive, to byli moi uczniowie. Ja im czytałam księcia, ja im uczyłam głównie polskiego, ja im uczyłam matematyki, historii, przepytywałam. I ja siedziałam godzinę w tej toalecie i ja byłam nauczycielką. W związku z tym ja chciałam uczyć. A powiedz teraz... mi, Gosia, a powiedz mi, czy oblewałaś studentów czasami? Nie, to. Nie? O ty, nie, ja tam wszystkim szóstki postawiłam. Zresztą dla mnie oceny były nieważne, wiesz, o co chodziło. Zresztą ja miałam takie zajęcia, dużo miałam zajęcia, wiesz, z procesu grupowego, znaczy wiesz, jak pracować z grupą, jak stawiać diagnozę, takie warsztaty integracyjne, psychologię dziecka miałam, no bo ja się głównie zajmowałam dziećmi, więc ja też miałam dużo praktycznych zajęć, więc wiesz, no to, że ktoś nie ma, wiesz, talentu, no to ja mu mogę powiedzieć, jakby... Słuchaj, szukaj pracy, wiesz, w biznesie albo coś tam, ale nie stawiałam, co ty. By się złamało, wiesz. Myślę, że każdy by powiedział, że wiesz, starałam się postawiać jak najlepsze oceny. To jeszcze tak zamknijmy ten segment całkiem Dzień Dobry TVN i gdybym cię zapytał o największą wpadkę, jaką do tej pory miałaś. No to teraz miałam, zeszły weekend chyba. Powiedziałam, że... właśnie się tak szybko przygotowywałam do tego programu i nie przeczytałam dokumentacji chyba dotyczącej Cannes, festiwalu filmowego Cannes, a ponieważ mam wielu przyjaciół filmowców, wiadomo z jakiego powodu, tak. Więc śledzę to, co się dzieje na festiwalach. I wiem, że jest obecnie pitchowanie, to się nazywa w Cannes, czyli projekty filmowe, są przedstawiane pomysły filmowe, na Skype'ie są producenci z różnych krajów. Ci producenci, czy ludzie, którzy się zajmują później dystrybucją filmów, oni się interesują jakimś projektem, nie interesują, ale jest dyskusja, to jest pitchowanie. Czyli zainteresowanie projektem na skalę międzynarodową, czyli czy jak zrobisz ten projekt, to czy będziesz mógł wejść w koprodukcję, albo czy będziesz mógł dystrybuować we Francji ten film i tak dalej, i tak dalej. Więc ja wiem, że coś się dzieje w Cannes i byłam w mojej... przyjaciółki, producentki, która właśnie pitchuje jeden z projektów, właśnie dwa projekty pitchuje, nasze polskie. I wiedziałam, że w tym Cannes coś się dzieje, więc jakby myślałam, że ten Cannes się odbywa online'owo. No i
zaczynam zapowiadać oczywiście i mówię, że w Cannes i tam się popisuję się do Filipa, mówię, on mówi, dobra, weź to, to jest twój temat, dobra, weź to, weź, bo to wszystko jak jest z filmem, to ja wiadomo, ja chcę, ja. Ja mówię, ja to zrobię, on mówi, wiem, idź już z tym, dobrze, zapowiedz sobie ten Cannes. No ja taka pewna, że wszystko wiem i opowiadam, że to jest miasteczka. To się w 1900 tym rozpoczęło się w Cannes i tutaj ten festiwal filmowy, najważniejszy dla reżyserów, może ważniejszy niż Oscary, obecnie odbywa się właśnie w Cannes. Obecnie odbywa się oczywiście online, no bo nic się nie odbywa, piczowanie się odbywa, ale festiwal się przecież nie odbywa. No tak. Czy powiedziałam, że na miejscu jest Ania Wędzikowska. Ania Wędzikowska nie jest na miejscu. Ania Wędzikowska robiła historyczne podsumowanie filmów polskich, które wygrywały Złotą Palmę w Cannes. A w ogóle to była Ania, reporterka inna, która na miejscu opisywała, że nie ma Cannes. I ja zrobiłam bardzo długą zapowiedź i Filip na to powiedział, no właśnie. Więc drodzy Państwo, jednak połączymy się z naszą reporterką, która opowie Państwu, że Cannes nie ma w tym roku. I coś tam właśnie. Ja sobie myślę, o ja. No, więc jak później zadzwonili do mnie, to się znają, mówią, fajnie dzisiaj, super, naprawdę fajnie, no może oprócz tego Cannes, ale generalnie to fajnie poszło. Pamiętasz, ja też ci wysłałem SMS-a wtedy, bo oglądałem na żywo wtedy. Ja mówię, no ta Wędzikowska to tak średnio, Gosia, dzisiaj. No to w takich top merytorycznych to chyba miałam, tak, to mi się wydaje, że najbardziej taką miałam w topę. Thank you.